Dziś recenzja kultowej miejscówki na mapie Pragi Północ w Warszawie, mianowicie chodzi o Bar Mleczny Ząbkowski. Nie wiem, ile lat to istnieje, na pewno więcej niż 23, bo dokopałem się do takich informacji, a jak ktoś zaznajomiony z tematem, to może wypowiedzieć się w komentarzu. Na wejściu przy menu widzicie przypięte łańcuchami miski do stolika, co jest nawiązaniem do czasów PRL-u, ale robiąc lekki research na praskich fanpage'ach, starszyzna wypowiadała się, że nie przypomina sobie, żeby w jakimkolwiek barze mlecznym w tych okolicach faktycznie tak podawano, a to raczej szukanie taniej sensacji jak w komedii rodem z PRL-u. Jak to bar mleczny, to możliwe, że funkcjonują jeszcze od poprzedniego ustroju, ale to mówię, najlepiej jakby ktoś w komentarzach poruszył ten temat, na pewno przypnę serduszko. Dziś na piedestał wlatuje schabowy z ziemniakami i buraczkami zasmażonymi, a zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówione czas oczekiwania to około 12 minut, za całość zapłaciłem 21 zł, a rozbijając to na konkretne składniki, to kotlet kosztował 11,40, buraki 5,20 i ziemniaki polane tłuszczem 4,40. Kotlet dość cienki, panierki też nie było zbyt wiele, miałem wrażenie, że taki trochę kapeć przeleżały, brakowało tej soczystości. W smaku był stonowany, wyczuwalna sól i pieprz, ale w granicach rozsądku, a mówię o tym, bo jeśli chodzi o sól, to ziemniaki były tak przesolone, że hej. Jak zachwalałem bar mleczny, to polanka w Białymstoku za ziemniaki, tak tutaj zero przyjemności z jedzenia, bo wyczuwalna sama sól, buraczki zasmażane dobre, przyszły bardzo gorące, więc trzeba było trochę odczekać, zanim temperatura z nich zejdzie. Nieco słodkawy posmak, przemieszawszy z kotletem, nadawał mu jakiegokolwiek charakteru, bo tak to byłaby kaplica. Porcja ogólnie nie jest jakaś duża za 21 zł, ale to porównuje bardziej do jednego z filmów Książula z Kielc, bodajże, gdzie znalazł on bar serwujący jedzenie za grosze, gdzie porcje były solidne, a ceny naprawdę nieduże. Takie porównanie moje sobie właśnie tych barów mlecznych. Jak będzie taka sposobność, to postaram się odwiedzić więcej właśnie tych barów mlecznych, a tam zamawiać zazwyczaj kotlety schabowe, jedno danie, żeby mieć porównanie, i tak to będzie się kręcić, a dzisiejsza ocena to 3.